Halo, halo, dzień dobry kochani, zobaczcie jaka piękna okolica, zalesiony teren, bramki, boisko. Słuchajcie, no w tak wspaniałych warunkach dzisiaj będziemy rozgrywać turniej z Akademią Mistrzostwa Piłkarskiego z trenerem Mateuszem. Witamy serdecznie, Kudełek, Nasia, witajcie. Słuchajcie kochani, jesteśmy na obiektach z Wybrzeźniku, obiektach, słuchajcie, które tutaj właśnie pan z obiektywu, Krystian, witaj serdecznie, pozdrawiamy serdecznie. To on dzisiaj jako gospodarz będzie tutaj administrował ten turniej. Ile ekip? Jeszcze nie wiem, ale sporo, słuchajcie, widzę tutaj ekipę z IWIN, jest ekipa z BKS-u, widzieliśmy ekipę KS Talent, no właśnie Akademia Mistrzostwa Piłkarskiego, Gromadka, jest Centrum Odkrywania Młodych Talentów. Także dzisiaj przed nami świetna zabawa w roczniku 2009. Rocznik 2009 to rocznik wiodący w grupie Żak na terenie całej naszej Rzeczpospolitej, czyli w świetle prawa, kochani, OZPN, wszystkie okręgowe związki piłki nożnej, 2009 okrzyknięte rokiem Żaka, 2007 Orlika, potem 5 Młodzika, i 3 mamy trampkarza, potem zaczynają się juniorzy, młodsi, starsi i bogata seniorska kariera, czego oczywiście wam wszystkim, kochani, życzymy. Natomiast dzisiaj przede wszystkim życzymy wszystkim dobrej, fajnej zabawy, bo na tym to polega, kochani. Nasia, przypominamy, jest z rocznika 2008, natomiast jako dziewczynka ma prawo występować w grupie z rok młodszymi chłopcami. W związku z tym tam w żółtej bluzie, kochani, obok trenera Nasia właśnie przy piłeczce będzie dzisiaj zdobywać doświadczenia przy trenerze Mateuszu, z którym, jak wiecie, od kilku lat pracujemy wspólnie w ramach treningów indywidualnych oraz w ramach treningów grupowych. Natomiast, jak wiecie, my od sportu czerpiemy garściami. Staramy się, kochani, z całym naszym bolesławieckim sportem żyć, kochani, w zgodzie, żyć w komitywie. Nasze dzieci rozwijają się, kochani, przy Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego z trenerem Mateuszem, przy Futbol Akademii u trenera Sawczaka. Kudełek i Nadia mają epizody przy Zagłębiu Lubin, także gdzieś tam swoje przygody właśnie rozpoczynali przy KS Talent Bolesławiec, także jesteśmy bardzo otwarci, jak wiecie, gramy również z Liskami. W tym roku też będziemy mieć swoje epizody z Liskami z Olszyny. Pozdrawiamy Łukasza Dawida, to trenerzy prowadzący tam dzieci, kochani, także cieszymy się, że tak się to poukładało, że cała trójka naszych szabełków, kochani, ma możliwość pracowania z fajnymi opiekunami, z fajnymi trenerami. Każdy z nich ma wielki udział i wpływ na rozwój naszych szabełków. Kochani, Okręgowy Związek Piłki Nożnej Jelenia Góra to związek, który patronuje tym rozgrywkom. Jak wiecie, tego typu rozgrywki na terenie całej Polski odbywają się, kochani, w różnych podokręgach. My w tym momencie reprezentujemy, tak jak mówię, Jelenią Górę, a Jelenia Góra jest częścią okręgu dolnośląskiego. Przypominamy, że jesteśmy w województwie dolnośląskim. Brzeźnik to miejscowość położona, kochani, około 10 km od Bolesławca. Gutek w tym roku miał okazję tutaj na biwaku piłkarskim pobawić się z trenerem Krystianem, z kolegami z KS Talent, z którymi kiedyś również rozwijał swoje umiejętności piłkarskie, także znamy ten obiekt, kochamy ten obiekt, jest nam tutaj dobrze przebywać, mamy stąd mnóstwo wspaniałych, kochani, doświadczeń, mnóstwo fajnych wspomnień. Natomiast słuchajcie, sceneria tego obiektu, jak widzicie, jest naprawdę magiczna. Dookoła, z każdej strony las. Ja pamiętam taki epizod, kochani, któregoś dnia nieproszone dziki tutaj nam się pojawiły i zorały mocno to boisko. Stąd, kochani, ogrodzone siatką, nie wpuszczają dzików tutaj na obiekt. No, nie miały tutaj ciężko wchodzić, zobaczcie, dookoła wszędzie las. W każdym bądź razie, reasumując, kochani, za kilka chwil rozpoczną się zawody, będziemy się bawić, zbierać doświadczenie, kochani, jestem bardzo ciekawy, kochani, jak się uda naszej młodziutkiej ekipie tutaj pograć. To są cały czas, słuchajcie, początki Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego, to jest najmłodsza drużyna tutaj w stawce
oni jakby najkrócej rozpoczęli. No, spodziewamy się, kochani, sporo kudełka w parterze. Kudełek jest 2 lata młodszy od kolegów, także myślę, że będzie tutaj dzisiaj często sprawdzał twardość tej pięknej nawierzchni. Natomiast no, taka jego rola, kochani, jest młodszy, zbiera doświadczenia, uczy się, gdzie nie lepiej jak ze starszymi. Oczywiście w ramach rozsądku, kochani, natomiast 2 lata to jest jeszcze cały czas ta fajna, bezpieczna granica, gdzie można popróbować. Oczywiście koncentracja kudełka jest zupełnie inna. Kudełek, jeżeli chodzi o jego koncentrację meczową, jest na poziomie 4-5-latka, ma lat 6, natomiast jakby meczowo, jak się wkręci i jakby utrzymuje taki sportowy poziom, zobaczymy, może się to uda dzisiaj trenerowi Mateuszowi z niego uzyskać, to będzie nam, będzie no, nie ustępował umiejętnościami tutaj z chłopcami z rocznikiem 2.9, tym bardziej, że przypominam, kochani, że Kudek jako najmłodszy uczestnik w Spale właśnie w swojej kategorii czwórkowej trenował z rocznikiem 2009, z chłopcami z Widzewa Łódź, których serdecznie pozdrawiamy. Świetnie sobie radził w tych pojedynkach 1-1, bo wtedy jak gdyby najłatwiej jest przyjrzeć się takiej umiejętności takiego małego smurfika, bo kiedy jest podwojenie, potrojenie, w grę wchodzą warunki fizyczne starszych dzieci, wtedy no, często jednak Kudek sobie nie radzi, jest w parterze. Nasia, no zobaczymy, jak Nasia wejdzie w grę, też jesteśmy bardzo ciekawi. Natomiast kochani, Gutek około 700 km stąd zagrał świetne zawody z Akademią KGHM Zagłębia Lubin U12. Wyjechali, kochani, pod Stuttgart, 30 ekip w stawce, wśród nich Bayern Monachium, Stuttgart, Mainz, Kaiserslautern, kochani, i wiele innych zacnych ekip, Salzburg, Strasburg z Francji, z Holandii, z Włoch, rywalizowały w stawce, tak jak mówię, 30 ekip, wśród nich, kochani, nasze Zagłębie Lubin. Muszę powiedzieć, kochani, że świetnie sobie poradzili z grupy, wyszli z 3 zwycięstwami, z 1 porażką, z 2. miejsca, potem w grupie złotej, czyli w najlepszej 12 imprezy, rozpoczęli, kochani, od falstartu, przegrali 1-0 ze Stuttgartem i tak naprawdę to była jedyna porażka w grupie złotej, potem, kochani, zwycięstwo trochę nam zaostrzyła apetyt i pasmo samych remisów, kochani, także 3 remisy, zwycięstwo, remis daje nam 3 miejsce w grupie, w związku z tym 3 z naszej, 3 z tamtej i rozgrywamy, kochani, 3 z naszej, 3 z tamtej i rozgrywamy mecz w stawce o miejsce 5. Także 5. miejsce, kochani, to inaczej, jeszcze 5. nie mamy. O 14.30, czyli 15 minut temu rozpoczęło się, kochani, spotkanie. Życzymy Wam powodzenia, chłopcy, w Stuttgarcie, pod Stuttgartem dokładnie. Nie pamiętam nazwy miejscowości, kochani, ale 12 km od Stuttgartu. Słuchajcie, jeszcze zasługuje jeden fakt na uwagę. Słuchajcie, sporo kibiców, rodziców, kochani, wśród nich mamcia. Dzień dobry, mamcia. Słuchajcie, mnóstwo widzów, jak widzicie, skupia ta kategoria wiekowa, kochani, ale wynika to przede wszystkim z tego, że to jest rocznik 2009, czyli dziadkowie, babcie, mamusiowie, tatusiowie, kochani, no to jest jeszcze rocznik jakby troszkę mniej samodzielny, im starsza kategoria wiekowa, tym dzieci są częściej same. Dzisiaj, kochani, z naszą Akademią KGHM Zagłębia Lubin tak naprawdę jest na miejscu obecny 1 rodzic, kochani, także zobaczcie, jak to działa. A jeszcze rok temu było nas tam chyba z 9. Myślę, że ja jakby z przyczyn ekonomicznych nie jechałem, kochani, na tą wyprawę. Jak wiecie, w tej chwili mamy jakieś tam swoje drobne tarapaty, z którymi próbujemy się uporać. W każdym bądź razie jest szansa na szabłowóz na dniach, to też jest dobra wiadomość, także myślę, że to dobra wiadomość. Także, kochani, tam trwa odprawa trenerów w tej chwili. Słuchajcie, no, jest sporo drużyn, tak jak widzę, także tego grania będzie na pewno sporo. Ja oczywiście dla Was te wszystkie meczyki, kochani, zapiszę. Nie występujemy tu absolutnie w roli faworytów, także ostudzam od razu, kochani, zapędy kibiców od wyników. Ja wiem, że kibice kochają wyniki. Zobaczcie, jak prowadził piłkę pod górkę, do góry, słuchajcie, niesamowity. Energia Kudełka roznosi, także myślę, że z 17 na plecach Nasia zdaje się dzisiaj z numerem 10 się bawi. Kudzio, dobrej zabawy życzę. Będziesz się dobrze bawił? No to świetnie.
Słuchajcie, mam cię ostatnio zabiegi kosmetyczne, kochani, łapiemy mu spinką grzywkę, dlatego że chcemy mu tą grzywkę spinać razem z kucykiem, a jest jeszcze troszkę za krótka. Przypominamy, że Kudełek to facet, kochani, w torbie, pod, a torba była pod tym. A nie przyniosłem ci pod ten? Nie przyniosłem ci pod ten? Słuchajcie, kochani, no, w związku z tym, że jest techniczna przerwa, na, tam jest odprawa trenerów, ja z kolei mam, kochani, obowiązki, gonię po picie, będę się rozłączał, tyle tytułem wstępu, natomiast zobaczcie, mamy jakieś świetne, malutkie smerfiki, nie wiem, być może trenerzy podzielą, kochani, drużyny na te właśnie smerfiki, kochani, mniejsze i większe, dlatego że tam są naprawdę też, czekajcie, uciekło mi, o. Zobaczcie, naprawdę malutkie, malutcy piłkarze, kochani, natomiast myślę, że na pewno wszyscy się tu będą świetnie bawić, kochani, także życzymy tego wam, świetnej zabawy, oby bez kontuzji, natomiast ja przypominam również, że jakby z ciśnienia wynikowego, kochani, w tej kategorii wiekowej, ja jakby zszedłem już naprawdę bardzo dawno i wam polecam to samo w czysty, fajny, kochani, sposób. Warto poprzyglądać się, warto wyszukać fajne zagrania swoich dzieci, pociech i pochwalić je za to. Natomiast krytykę, jakieś uwagi, kochani, zostawcie trenerom, to oni umiejętnie tym operują, natomiast my pamiętajmy, że to nasze pociechy, nasze dzieciaczki czekają na wsparcie z naszej strony, kochani, na aprobatę, na tego typu rzeczy, a na pewno ostatnią rzeczą, na jaką czekają, to krytyka, że grali coś, czy coś nie tak zrobili, czy coś nie tak wyszło. Piłka nożna jest grą błędów, pamiętajmy o tym. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia. Do ustawienia się i przywitania z kibicami. Na chwileczkę rozpocznie się pierwszy sezon odbiorny Żaków. Wygrywamy na razie. Już koniec meczu. Zaczynamy, napisał Rafał. I młodszy. Kochani, ciekawa informacja, tutaj nam się w tej chwili piłkarze, piłkarki ustawiają na prezentacji, idziemy do nich w tym kierunku, natomiast kochani, w meczu o piąte miejsce na razie prowadzimy 1-0. Przypominam, że równolegle w tym momencie w Niemczech pod Stuttgartem Gutek rozgrywa swoje zawody. Grupa, która jest grupowa, jedna grupa składa się czterech zespołów, jest to grupa, którą nazywamy Liga Mistrzów. I w Lidze Mistrzów zagrają dzisiaj KS Talent, DKS, Kont oraz Brzeźnik. W Lidze Europejskiej zagrają dzisiaj KS Talent Biali, Kont, KS Talent Różewi, Iminy oraz Warta. Mamy zatem w dzisiejszym turnieju 9 zespołów. Emocji zapewne będzie bardzo dużo. Trzymamy kciuki, kochani, za nasze Zagłębie, trzymamy kciuki za naszych Kudełków, Nadię i Kudełka tutaj na turnieju, natomiast za 15 minut rozstrzygnięcie, czy rozpoczniemy teraz Akademia KGHM, bardzo proszę miejsce. Rodziców o klas piąte, i szóste, ale o tym porozmawiamy zaraz. Brawo Kąty, witamy serdecznie. Następnie Kąt, zespół czarny. Brawo Kąt, zespół czarny. To jest talent Biali, to jest talent Różewi. Świetnie. Drużyna LZS Brzeźnik, KS Talent Zielony, GKS Warta Bolesławiecka, GKS Iwiny oraz DKS Bolesławiec. Tak jak Państwu mówiłem, gramy w dwóch ligach, dwa odrębne turnieje na boisku, a tutaj bezpośrednio przy nas zagrają KS Talent, BKS, Kąt oraz Brzeźnik, na boisku B zagrają bliżej lasu zagrają talent Biali, Kąt, talent Ryżowy, Iwiny oraz Warta. Czas trwania meczu na boisku bliżej mnie 14 minut, na boisku dalszym 10 minut. I w sumie ja ze swojej strony wszystkim życzę udanych zawodów, dużo bramek i jak najlepszych wspomnień dzisiejszego turnieju. Zawody uważam za otwarte i jeszcze raz oklaski dla otuchy, dla wszystkich piłkarzy. W pierwszym meczu sporo na boisku A zagrają talent Zielony oraz BKS, na boisku B zagrają Warta Bolesławiecka oraz Centrum Odkrywania Młodych Talentów. Dziękuję bardzo. Czyli pierwszy meczek gra nasza ekipa. Kochani, przypominam, że Akademia Mistrzostwa Piłkarskiego trenera Mateusza, kochani, w kooperacji z Wartą Bolesławiecką
Nasia właśnie zaraz za trenerem, tam jest nasze boisko B, tam się teraz udajemy. Powodzenia życzymy wszystkim, aby bez kontuzji, szczęśliwie, rodzicom strzemięźliwości, dużo radości z dzisiejszej zabawy, naprawdę jest dzisiaj sporo, kochani rodziców, cześć, witaj. Natomiast w tej chwili, kochani, zobaczcie, mamy tutaj piękny widok, kochani, kiedy rodzice jako najlepsi, najwięksi kibice swoich pociech, kochani, wspierają na dobre i złe, tego życzymy. Także powodzenia, pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na pierwszy meczyk. Pierwszy meczyk będziemy grać w Centrum Odkrywania Młodych Talentów, to już w następnej części. Zapraszamy.